sercem każdej restauracji jest kuchnia. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak kucharze przygotowują Wasze potrawy. Witamy w topowej opolskiej włoskiej restauracji La Finestra. Prawdziwym sercem, duszą i mózgiem tej restauracji jest pani Beata Schitz, która przygotowała cały wystrój, wszystkie potrawy, receptury. Dba o to, żeby wszystko było świeże, a niektóre potrawy są naprawdę wyjątkowe, bo takich owoców morza, świeżych owoców morza na pewno nigdzie nie znajdziecie Państwo w Opolu, a nawet w samej Polsce jest tym trudno. Co my dzisiaj mamy, pani Beato, jako przystawki? Dwie propozycje widzę. Jedna to przystawka na ciepło, tak. Druga to przystawka na zimno. Jak to we włoskiej kuchni bywa, na takim bogatym stole oczywiście jest za mało miejsca, ale to nic, będzie jeszcze mniej miejsca. I tutaj mamy co? Mamy carpaccio z ośmiornicy. Jak się robi w ogóle takie carpaccio z ośmiornicy, bo to chyba nie jest proste. O, w międzyczasie dostaję jeszcze specjalny śliniak. To jest, drodzy Państwo, śliniak dla wszystkich chętnych do spożycia muli, żeby sobie nie poprawić ubrań. A kreacje nam się zasłoniły, ale to jest chwilowa kreacja. Więc wracamy do tutaj carpaccia z ośmiornicy. Jak się przygotowuje takie carpaccio? No bo sztuką jest nawet pokrojenie go w takie cienkie plasterki. Tak, tak, oczywiście. Zamawiamy świeżą ośmiornicę, trzeba ją później porządnie Wyczyścić, ugotować. Gotujemy ją z korkami do wina. Z korkami do wina? Tak. Proszę. A co dają te korki do wina? Że się nie robi taka gumiasta. Aha, no bo faktycznie ośmiornica rozpływa się w ustach, to zaraz jeszcze sprawdzimy. Aczkolwiek ja to carpaccio znam i wiem, że takie jest. Podajemy tutaj pesto bazyliowe, tak. Suszone pomidory i świeża bazylia jest, tak? Tak, 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 tak. Do tego dobrze jest zjeść sobie focaccię. Tu mamy dwa rodzaje chlebka. Co tak. to jest? To jest ciasto do pizzy, focaccia, bez żadnego sosu, tylko z rozmarynem. Czyli klasyczna włoska focaccia. A to? Z morską solą. A to jest focaccia włoska, która jest przyrządzana z ziemniakami. Ale jest bardzo miękka, delikatna i też pasuje doskonale do tego. Tak. Te wszystkie pieczywka, te dodatki są ważne w kuchni włoskiej do tego, żeby wymuskać sobie tą oliwę, te sosy, które są fantastyczne w włoskiej kuchni. No i teraz mamy mule. Jak takie mule się je? Bo są różne techniki. Sobie zawsze tak biorę i odrywam z... Aha, czyli druga muszelka jest właściwie takim szczypcem do wyciągania muli. Tak. No to też to muszę spróbować, w jaki sposób mi to wyjdzie. Okej. W ten sposób otwieramy. I mam drugą. I to są szczypce. Ha, pierwszy raz to robię. Ale fajne. Bardzo fajna metoda. Tak sobie nie zbrudzimy za bardzo rąk przy tej metodzie. Bo już mamy dyżurne sztuczce, szczypce właściwie. Tak. Okej. Jezu, drodzy Państwo, pyszności. Jak ktoś lubi owoce morza, no to naprawdę te mule aż pachną świeżością, pachną czosnkiem. Tutaj jest też taki świeży czosnek, chyba sobie go też nie daruję. Ja na przykład bardzo lubię jeść mule w ten sposób, że paluchami oczywiście, bo we włoskiej kuchni się je paluchami. Wygrzebuje się sosik z dna, wtedy, bo tutaj te mule to jest taka naturalna jakby kieszonka, po prostu wysysamy. Idealne. Wiadomo, że do włoskich potraw bardzo dużo używa się bazylii, ziół pietruszki, czosnku, pomidorów świeżych. Dlatego one są takie dobre. Wy robicie tutaj mule na kilka sposobów, tak. prawda? Robimy na białym winie, robimy w sosie pomidorowym i robimy w sosie maślano-ziołowym. Wow, czyli wybór jest ogromny. Tak. Dobrze. I oczywiście do muli koniecznie trzeba zamówić białe wino. Tutaj mnóstwo rodzajów bardzo dobrego białego wina, czerwonego również do mięs, bo mięsa będą później. Zdrowie. No
Piękne spaghetti vongole. To są chyba moje ulubione muszle. Ja znowu robię hałas, ale we włoskiej kuchni, we włoskich restauracjach to jest wszystko wskazane i dlatego mamy jeden talerz, bo będziemy jeść wspólnie. Oczywiście. We włoskiej kuchni nie jada się pasty z łyżką, prawda? No Włosi tak mówią. Powinno się jeść spaghetti tylko przy użyciu widelca. No to Beatka, i jak to... jest sos winno-maślany. Z peperoncino, szalotką, czosnkiem, pietruszką i czosnkiem. Czyli nawijamy sobie makaron nie na uszy, tylko na widelec. A, nie jest to wcale takie proste. Ja tak z pazerności chyba wzięłam więcej tego makaronu, ale udało się. Jest na ostro, czuć peperoncino. No i świeże mule oczywiście. Znaczy vongole. Przed chwilą były mule, teraz vongole razem z makaronem i z tymi wszystkimi przyprawami. No, tylko jest sól, pieprz. A w prostocie tkwi tak naprawdę najwięcej sekretów. Najważniejsze w daniach włoskich jest właśnie świeżość produktów, prawda? No i fantastyczne jest jedzenie wspólnie z jednego talerza, łamanie się chlebkiem. Włosi tak naprawdę śmiecą, kruszą, ale najfajniejsze jest to, że można sobie zjeść jedną potrawę z jednego talerza. Bardzo proszę, stekta kurka. Pięknie wygląda. Mamy sezonowo, jeżeli są kurki dostępne, a pani ma natomiast jagnięcinę na szpinaku blanszowanym. Dziękuję. Oprócz tego mam jeszcze w karcie również dostępne sardrasa, długo dojrzewającą irlandzką wołowinę. Podajemy ją z sosem pieprzowo-śmietanowym oraz ziemniakami opiekanymi w piecu i warzywami grillowanymi. Mamy również na wcześniej zamówienie T-bona steka i wiele innych różnych dostawców mięs. Tego rodzaju mięs polecamy dobrej jakości czerwone wino, które jest u nas dostępne w karcie normalnej oraz w karcie selection, przygotowane specjalnie dla specjalnych gości. No to próbujemy. Ja mam pysznie wyglądającego steka ze świeżymi kurkami. Tak, sezonowe. Sezonowe. A ty masz jagnięcinę. Chciałabym też skosztować. A bardzo proszę. Co to jest nowozelandzka jagnięcina? Proszę cię bardzo. A, no to kawałek. Okej. Najfajniejsze jest to wyjadanie, a tak można robić zawsze we włoskich kuchniach i restauracjach. Włoska kuchnia, dlaczego akurat włoska kuchnia? Wyglądasz trochę jak Włoszka, więc przypuszczam, że też lubisz Włochy, włoską kuchnię, czy stąd wybór akurat takiej restauracji? Bardzo lubimy jeździć, bardzo lubimy restauracje, lubimy dużo nowych rzeczy próbować. Tak, i po prostu włoska kuchnia jest prostą kuchnią tak naprawdę do zrobienia, jak się ma naprawdę świeże, proste, dobrej jakości produkty, prawda? A to chyba o to jest najtrudniej, o te dobrej jakości produkty. Skąd na przykład sprowadzacie, dziękujemy, skąd sprowadzacie właśnie te świeże owoce morza? Część owoców morza sprowadzamy z Wenecji. Dziękuję bardzo. Część ryb sprowadzamy z Francji, na przykład okonia do rady świeżą. Mamy okonia, podajemy w soli morskiej, bardzo dobrą rybę, także polecam. Tak. No i tutaj mamy uwieńczenie włoskiego posiłku, czyli desery. Oczywiście tiramisu, do tego espresso. Tak, panna cotta. We włoskiej restauracji musi być wyśmienite espresso podane z wodą i panna cotta. No to sosie ze świeżych malin podajemy. Oczywiście robisz sama. Tak, robimy sami. Jeśli tiramisu, które jest najbardziej znanym włoskim deserem, byłoby niedobre, to cały posiłek na marne. Ale tutaj tiramisu jest wyśmienite, dlatego zapraszamy na Szpitalną 4, restauracja La Finestra, na wielką włoską ucztę.